Czy wiecie, co to są przymiotniki? Na pewno doskonale wszyscy pamiętacie, że to części mowy, które odpowiadają na pytanie jaka, jaki, jakie. Są to wyrazy, za pomocą których określamy cechy osób, rzeczy, czy też zjawisk przyrody. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, że przymiotniki podlegają także stopniowaniu. Schemat, który przygotowałam tu na ekranie, przedstawia właśnie sposób stopniowania. Wyróżniamy trzy stopnie intensywności danej cechy przymiotnika. Stopień równy, stopień wyższy i stopień najwyższy. Na przykładzie wysoki, wyższy, najwyższy. Ładna, ładniejsza, najładniejsza, ciekawa, ciekawsza, najciekawsza, czy piękna, piękniejsza, najpiękniejsza. Przymiotniki stopniować możemy w sposób prosty i w sposób opisowy. Stopniowanie proste dzielimy dodatkowo na regularne i nieregularne. Prześledźmy sobie na przykładzie wyrazu mocny. Stopień równy mocny, stopień wyższy mocniejszy, stopień najwyższy najmocniejszy. Warto tutaj zauważyć, że w stopniu wyższym na końcu wyrazów dodajemy cząstkę szy. Mocniejszy, lepszy, również w stopniu najwyższym. Najmocniejszy, najlepszy. Dodatkowo w stopniu najwyższym na początku wyrazów dodajemy cząstkę naj. Najmocniejszy, najlepszy. Zwróćcie teraz uwagę na stopniowanie nieregularne. Mamy tutaj przymiotnik dobry w stopniu równym, a w stopniu wyższym słowo lepszy i najlepszy w stopniu najwyższym. Czyli ta nieregularność polega na tym, że w kolejnych stopniach wyraz dobry zastępowany jest nieco innym wyrazem. Tak samo byłoby w przypadku zły. Zły, gorszy, najgorszy. Albo duży, duży, większy, największy. Jeśli chodzi o stopniowanie opisowe, to tutaj w stopniu wyższym i najwyższym dodajemy po prostu dodatkowy wyraz. Na przykład bardziej, bardziej słony, albo mniej, mniej śliski. Czy najbardziej słony, najbardziej śliski. My jednak stopniowaniem opisowym dzisiaj zajmować się nie będziemy. Będziecie się szerzej uczyli o tym w starszych klasach. Natomiast dzisiaj będziemy zajmować się stopniowaniem prostym. Chciałabym jeszcze dodać, że możemy stopniować przymiotniki w górę i w dół. Przyjrzyjcie się małemu kotkowi na dole. Uznając go, że ten kotek jest gruby i stopniując do góry, mówimy, że kotek szary jest grubszy. Tutaj mamy jeszcze raz kotek w stopniu równym jest gruby, szary jest grubszy, a ten większy różowy jest najgrubszy. Teraz przyjmując, że kotek ten u góry jest gruby, to zgodnie z zasadą na dół idziemy. Kotek w środku jest mniej gruby, a ten na dole jest najmniej gruby. I tutaj, jak zauważyliście, w tym stopniowaniu w dół właśnie zastosowane jest stopniowanie opisowe. Stopniowanie przymiotników można trochę porównać do chodzenia po schodach, bo wiecie, że schody mają stopnie i gdyby przyjąć, że mamy trzy stopnie, żeby wejść do naszego domu, to moglibyśmy powiedzieć, że ten pierwszy stopień, schodek, to będzie stopień równy, na ten drugi to będzie stopień wyższy i ten trzeci to stopień najwyższy. Wobec tego teraz rozmieścimy wyrazy, które napisałam na tablicy, w odpowiednich miejscach. Gruba to będzie stopień równy, grubsza oczywiście stopień wyższy,
i najgrubsza stopień najwyższy. Wesoły stopień równy, weselszy stopień wyższy i najweselszy stopień najwyższy. Proszę, żebyście teraz otworzyli zeszyty, zapisali temat lekcji, narysowali sobie podobny schemat w zeszycie i przepisali wyrazy, które widzicie tutaj na tablicy. Uwaga! Otwieramy ćwiczenia na stronie 89. Ocenie przeczyta nam Jaś. Jaś, proszę, żebyś się połączył. Tak, Jasiu, proszę bardzo, czytaj polecenie. Zapisz czynniki z ramki na odpowiednich stopniach schodów. Na odpowiednich stopniach schodków. Dobrze, przeczytaj te przymiotniki. Zdolny, najzdolniejszy, cięższa, najcięższa, ciekawa, ciężka, ciekawsze, najciekawszy, zdolniejszy. Dziękuję bardzo. I proszę bardzo, Mieszko. Weź pierwsze wyrazy. Czy umieść na odpowiednich stopniach schodków? No to tak. Cięższa. Dobrze. Cięższa i najcięższa. Świetnie. Paulinko, ty umieść kolejne wyrazy. Zdolny. Zdolniejszy. Dobrze. Najzdolniejszy. Dziękuję, dziewczynki. Proszę, żeby połączyła się ze mną Zosia. I Zosia ostatni wyraz rozmieści jeszcze. Zosiu, słucham. Ciekawe? Tak. Najciekawsze. Ciekawsze, najciekawsze. Super. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że macie to już też uzupełnione w waszych ćwiczeniach. Na koniec przeniesiemy się na platformę Learning Apps i tutaj mamy grę Stopniowanie czas zacząć. Dam wam na czacie link do tej gry, będziecie mogli samodzielnie też tam wejść lub obserwować także to, co ja będę robiła na tablicy. Tutaj puzzle, na których napisane są przymiotniki i musimy zdecydować, czy są napisane w stopniu równym, wyższym czy najwyższym. Mały to oczywiście stopień równy. Stoła również stopień równy. W stopniu wyższym napisany jest wyraz ładniejszy i wyraz mniejszy. Natomiast wyraz najmniejszy i najgrubsza to stopień najwyższy. Wspaniale, teraz masz pewność, że stopniowanie przymiotników już znasz. Brawo! Ptaszek, którego widzicie, to wilga. Może poszukacie jakichś ciekawostek na temat tego ptaszka? Czasem dziękuję wam za uwagę.